Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Operacja Styl. Dobry wieczór, minęło kilka minut po 18:00, witam Was serdecznie, Anna Rasiewicz-Żogała, witam Was w audycji na żywo Operacja Styl. Dzisiaj będziemy rozmawiać, dyskutować ze zwolennikami i praktykami mody i urody w kontekście Zero Waste. Ze mną jest dwóch wspaniałych gości, Ania Mielnik. Dzień dobry. Michał Wójcek. Powiedzcie, moi drodzy, czym się zajmuję? Dlaczego dla Was jest tak ważne Zero Waste? To może ja zacznę. Ja zajmuję się kosmetologią, pracuję w Instytucie Medycyny Estetycznej i Kosmetyki w Krakowie. Widzę, jak dookoła bardzo dużo rzeczy się po pierwsze marnuje, po drugie używamy bardzo dużo jednorazówek, co ewidentnie ja zauważam u mnie w pracy. Oczywiście jest to wymóg, dlatego że sanepid i różne potrzeby związane z dezynfekcją, no wszystko musi być jednorazowe teraz. I troszeczkę mnie to przeraża. Przeraża mnie powietrze. Chciałabym żyć po prostu w czystym świecie, na czystym świecie. A co na to męska strona naszego studia? Tak, Michał Wójcik, ja jestem z wykształcenia projektantem ubioru, projektantem mody, ale też udało mi się w tym roku w listopadzie obronić doktorat na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczący przemian polskiego rynku mody. I to hasło Zero Waste jest mi, myślę, też bardzo, z bardzo podobnych pobudek bliskie. Po prostu uważam, że otacza nas bardzo wiele przedmiotów, bardzo wiele bodźców i generalnie ze względu na środowisko, ale też oczywiście nasze zdrowie i samopoczucie, myślę, że tutaj ograniczanie tego wszystkiego, co jest dookoła nas, jest takim ważnym trendem. Moi drodzy, jak myślicie, czy to jest nowy kierunek, który po prostu potrzebowaliśmy w kontekście medialnym, czy bardziej jest to, kiedy trzeba się skupić wobec zmian, które mogą zajść w naszym spostrzeganiu konsumpcji? Jak myślicie? No może na początek ja się wypowiem. No, dla mnie osobiście jest to absolutna potrzeba. Dlatego, że no, wszyscy widzą, co się dzieje na świecie, co się dzieje z powietrzem, chociażby w Krakowie, co się dzieje z powietrzem właściwie wszędzie w Polsce. Widzimy, co jest w sklepach, co wymaga pakowania. Widzimy, ile śmieci produkujemy na co dzień i to są śmieci zewsząd właściwie, czy nieważne, jakim zawodem się zajmujemy, nieważne, w jaki sposób żyjemy, wszyscy produkujemy tony śmieci. I przede wszystkim na tym chciałabym się skupić, żeby tych śmieci było mniej. Zależy mi też na tym, żeby oddychać czystym powietrzem, żeby nie żyć w środowisku, które mnie zatruwa, żeby moi bliscy byli zdrowi, żeby nie nosić ubrań, które nas w jakiś sposób też zatruwają, żeby nie używać takich kosmetyków, bo proszę sobie wyobrazić, nawet w kosmetykach potrafi być plastik. Plastik nie tylko, ale też substancje benzynopochodne, bardzo szkodliwe dla naszego organizmu długotrwałym znaczeniu. Absolutnie tak. Natomiast ja myślę, że hasło Zero Waste, oczywiście no, Zero Waste na dzień dzisiejszy jest praktycznie no nie do zrobienia, więc może to less waste, więc ograniczajmy, róbmy to, co możemy na swoim własnym podwórku, w swojej przestrzeni, w swoim miejscu pracy, w domu, rozmawiajmy z ludźmi, z rodziną i powoli, bez agresji, bez mocnego parcia, zobaczymy, co się wydarzy. Ja wolę robić to, niż nie robić nic
i czekać. A co na to, Michał? No ja myślę, że zero waste jest ogólnie takim pojęciem bardzo szerokim, bo to zarówno jest pewien ruch społeczny, jak i styl życia, ale i pewien trend. Sam termin pojawił się w latach 70. Natomiast on tak naprawdę zyskał rozgłos na przełomie teraz XX, XXI wieku. W Polsce ten temat jest, bym powiedział, dosyć taki świeży, bo Polskie Stowarzyszenie Zero Waste powstało w 2017 roku. Natomiast mi osobiście jest bardziej bliższe to hasło Less Waste, bo myślę, że ono nie jest po prostu tak radykalne i ono po prostu oznacza ograniczenie ilości produkowanych odpadów i to, myślę, jest coś takiego, co każdy z nas może zrobić, a w przyszłości możemy po prostu dążyć do tego, żeby rzeczywiście starać się eliminować produkcję śmieci. Z twojej perspektywy i z twojego doświadczenia zawodowego jako doktor przemian rynku mody, jakie zmiany zauważyłeś w kontekście poprzedniej dekady i aktualnego stanu rzeczy? Znaczy jest tak, że prowadziłem swoje badania w 2017 roku. To były wywiady z projektantami, którzy prowadzą swoje marki odzieżowe. I wtedy, szczerze mówiąc, muszę przyznać, że ten temat dopiero się zaczynał w Polsce. Natomiast teraz widzimy, że rzeczywiście się bardzo dużo o tym mówi i pisze w kontekście mody i nawet magazyny modowe ten temat poruszają. I rzeczywiście wracamy bardzo mocno do zakupów w second handach, ale też pojawiają się takie miejsca, na przykład w Warszawie, czy też w Krakowie, gdzie po prostu pojawiają się takie rzeczy z drugiej ręki wyselekcjonowane przez osoby, które takie miejsca prowadzą, więc jest to temat jak najbardziej zyskujący na sile. Też pojawia się bardzo wiele różnych marek, które starają się produkować właśnie w duchu tej tak zwanej mody odpowiedzialnej, czy mody etycznej. Także to się jak najbardziej zmienia. Jak myślicie, jakie główne założenia wychodzą właśnie z nadmiernej produkcji odzieży i akcesoriów? Warto też powiedzieć, że bardzo dużo marnuje się wody i zużywa do produkcji jeansów, różnego typu materiałów, które nie są ściśle naturalne. Jeden problem, tak naprawdę już ekologiczny, nadmiar kupowania. No przede wszystkim konsumenci, no ktoś te rzeczy kupuje, więc skoro coś się sprzedaje, ktoś na tym zarabia, no to jest to produkowane w dużych ilościach, jeżeli sprzedaje się w dużych ilościach. Myślę, że duża zmiana zaczyna się od tych małych zmian, czyli od naszych prywatnych decyzji, czy ja ten produkt kupię, czy tak naprawdę on jest mi potrzebny, czy później będę mogła coś z tym zrobić, czy ktoś nie ucierpiał przy produkcji tego produktu, więc dużo, dużo rzeczy zależy od nas. Jeżeli my nie będziemy czegoś kupować, to ktoś przestanie to produkować, ponieważ tego nie sprzeda. Więc zaczęłabym tutaj zmiany od siebie, od własnego otoczenia, a później można sięgać dalej. Jest wiele organizacji, do których można się dołączyć. Organizuje się wiele happeningów, eventów, więc jest co robić tak naprawdę. W kontekście selekcji mody, na co warto zwrócić uwagę, żeby tak dobrze wyselekcjonować ubrania, które są nam rzeczywiście potrzebne? Ja myślę, że warto przede wszystkim postawić się gdzieś ponad trendami i tak naprawdę poszukiwać swojego stylu. I też myślę, że warto jakby ograniczać swoją szafę, żeby po prostu nie było w niej za dużo rzeczy, bo tak naprawdę kiedy mamy za dużo rzeczy, to też ciężko jest nam dokonać wyboru w takim codziennym procesie po prostu ubierania się. Na pewno warto wybierać rzeczy jakościowe, które są z dobrych materiałów, które są dobrze uszyte. Czasem być może warto kupić coś, co jest właśnie droższe niż kupić kilka tańszych rzeczy. I myślę, że na takiej podstawie warto po prostu budować swoją garderobę. Warto też poszukiwać właśnie projektantów czy marek, które tworzą właśnie lokalnie, bo wtedy po prostu wiemy, że ta rzecz gdzieś nie przywędrowała z daleka i możemy być pewni, że po prostu nie jest to tak bardzo szkodliwe dla środowiska, jak rzecz, która gdzieś tam musiała z bardzo daleka przypłynąć do nas. Dlaczego projektanci z lokalnych środowisk, z miejscowości bliżej nas, tworzą bardziej ekologiczną modę?
No, przede wszystkim tutaj jest taka pierwsza kwestia się nasuwa, to jest po prostu kwestia tego transportu. My mamy oczywiście technologie, które mamy zakłady, które produkują tkaniny i no, nie jest koniecznym gdzieś z bardzo daleka też sprowadzać materiały, tylko można je też, prawda, kupować lokalnie i zamknąć gdzieś tą produkcję w ramach Polski czy Europy. Także myślę, że to też jest taki kierunek, że ta produkcja się bardziej lokalizuje, bo też te kraje dalekie, jak Chiny, ta produkcja też tam się staje coraz droższa. A przy okazji też nie marnujemy pieniędzy i czasu, który też jest dosyć istotny w cyklu produkcyjnym danej rzeczy. Tej. Tak, dokładnie. Często jest też tak, że projektanci, którzy gdzieś tworzą lokalnie, też często służą takim swoim po prostu poradnictwem, pomogą nam na przykład dobrać jakąś rzecz, czy powiedzą, jak coś możemy nosić, więc też jest to bardzo takie ciekawe doświadczenie z punktu widzenia takiego, bym powiedział, społecznego czy towarzyskiego. I to też sprawia, że nasz kontakt z producentem albo z projektantem jest bliższy i bardziej relacje się lepiej buduje tak naprawdę, bo mamy kontakt bezpośredni bez żadnych pośredników i mamy wpływ na to, co jest dla nas zaprojektowane albo stworzone. Ja myślę, że też warto zwrócić uwagę na metki ubrań, które kupujemy, z czego są zrobione, na certyfikaty marek, które produkują te ubrania. Jest to dosyć mocno sprawdzane, więc nie sądzę, żeby ktoś sobie pozwolił na jakieś fałszerstwo, więc sprawdzajmy metki i czytajmy, sprawdzajmy metki, sprawdzajmy składy, patrzmy na oznakowania i to też na pewno nam pomoże w tym, co kupić. Jak w waszej profesji, w tym, co robicie, jaki styl życia prowadzicie, jak wykorzystujecie to sformułowanie zero waste? Powiem z mojego podwórka, a mianowicie miejsce, w którym pracuję. Z racji sprzedaży również kosmetyków wydajemy dosyć sporo próbek. Chcemy, żeby nasi klienci przetestowali sobie produkt i później, jeżeli im ten produkt odpowiada, wracają i mogą go zakupić. I naprawdę tych próbek wydaje się bardzo dużo, więc padłam na pomysł, żeby zapytać szefową, czy nie mogłybyśmy wprowadzić słoiczków na kaucję. Te słoiczki po zwrocie można bardzo fajnie wysterylizować i użyć ponownie. Okazało się, że panie bardzo, bardzo pozytywnie reagują na to, że muszą zapłacić za słoiczek 4 zł, ale przy zwrocie słoiczka otrzymają te swoje 4 zł z powrotem i bardzo się to sprawdziło, więc polecam. To jest to, co możemy zrobić, że na własnym podwórku i na własnych warunkach. Druga rzecz to pakowanie. Masz na myśli pakowanie w sklepach? Mam na myśli cały czas rzeczy, które robimy w instytucie. Nie jest to dla mnie oczywiste w tym momencie, że każdy kosmetyk muszę włożyć do jakiejś torby i dać go pani w torbie, bo tak w sklepach, w różnych miejscach w ten sposób się działa. Teraz każda pani dostaje pytanie, czy zapakować, czy potrzebuje pani i najczęściej słyszę, że nie dziękuję, włożę sobie do torebki, nie dziękuję, mam swoją torbę, nie wydajemy wszystkich produktów po prostu w torbach. Jednorazowo. Tak naprawdę starczy jedno pytanie, czy pani potrzebuje i tak. Okazuje się, że ta potrzeba była tak naprawdę napierana przez te wszystkie sklepy, z którymi wcześniej mieliśmy do czynienia. Dokładnie. Każdy produkt w innej papierowej torbie albo plastikowej, no myślę, że to nie jest potrzebne. Ale w kontekście roku, kilku lat, to już tych śmieci by się sporo uzbierało. Dokładnie. A jak to wygląda w kontekście mody? Jest sposób na to, żeby tą konsumpcję ograniczyć? Znaczy ja jako projektant często sięgam po materiały z drugiej ręki, zresztą podczas mojej edukacji w krakowskich szkołach artystycznych bardzo często byliśmy zachęcani do tego, żeby korzystać z second handów. I w swojej twórczości na przykład wykorzystywałem krawaty vintage, czy też na przykład dzisiaj mam ze sobą w studio kurtkę, która powstała ze starych jeansów. I ja na przykład z tych użytych rzeczy robię patchworki, później z tego powstaje ubiór. Ale też na przykład jako wykładowca zawsze się staram, na przykład nie wiem, w każdym roku studentom daję po prostu te same kserówki, żeby po prostu też nie produkować dużo tych rzeczy, czy na przykład jak organizowaliśmy konferencję naukową, to też się pojawiła taka idea, żeby nie produkować smyczy takich na identyfikatory, tylko żeby po prostu zrobić zbiórkę smyczy, które już mamy, więc nie tylko w tym świecie mody, ale w takich naszych no, naprawdę codziennych działaniach. Myślę, że
dużo jest takich momentów, kiedy właśnie możemy jakoś refleksyjnie zastanowić się, czy rzeczywiście musimy coś, nie wiem, kupić do założenia, czy właśnie skserować, czy właśnie wyprodukować.